Cześć, nazywam się Antoni Serek-Dąbrowski i polecam stand-up tekę. Więcej na temat stand-up teki dowiecie się na kanale Michała Lei. To jest bardzo fajne, polecam. I wiecie, to jest tylko żart dla stand-uperów. Nikt go nie skupił poza środowiska stand-upowego. Ale pozdrawiam też Michała. Co tam wzięło się u ciebie? Najlepszy stand-up w Polsce robi... Kurde. To jest trudne pytanie, wiesz, bo trudno ziomów jest oceniać. Moim zdaniem, za przeproszeniem, kocham ich wszystkich, ale jeszcze nikt nie robi na tyle dobrego stand-upu, żebym siedział i tak, to ten. Czasami jakieś inspiracje mi się zdarzą, ale no niestety nie uważam, że jeszcze w Polsce nikt nie robi na tyle dobrego stand-upu, żeby mógł powiedzieć, o kurde, totalnie się tym inspiruje i to mnie jara. Więc mi się wydaje, że tak za 5 lat będzie coś takiego, że będzie spoko. Najlepszy stand-up na świecie robi? No w tym momencie moim zdaniem Stuart Lee, ale to już jest znany fakt, że kocham Stuarta Lee i wszystkich zaciągam na Stuarta Lee i mówię, kurwa, trzeba go oglądać. No i Bill Burr, bardzo lubię Billa Burra i oni są dwaj takimi moimi top 1. Mniej znany komik wart polecenia? Stuart Lee. Tutaj nie ma wiele ten. Jest wielu fajnych komików, ale Emo Phillips, Emo Phillipsa sobie przecież, jest moim ulubieńcem od one-linerów. To jest bardzo fajny człowiek. Powszechnie uwielbiany komik, którego nie lubisz, nie kumasz. Nie lubię Amy Schumer, ale uważam, że jest potrzebna. Więc jakby kumam jej fenomen i kumam to, że ona jest potrzebna takim kobiecym głosem. Jest bardzo fajnie, że się pojawiła, ale osobiście w ogóle mnie nie bawi. Absolutnie to do mnie nie trafia, to jest tak jakby przylatuje to kompletnie koło mnie, więc Amy Schumer nie kumam. Ale uważam, że jest spoko, że fajnie, że niech robi to, co ma robić. Stand-up w Polsce za 3, 5, 10 lat. Mocno, mocno skomplikowane pytanie i jest tyle możliwości, ale tak w najkrótszym skrócie to, że stand-up będzie się rozwijał, rósł. Niestety już zaczynamy wchodzić w tą fazę, której się obawiałem jakiś czas temu, że kasztany największe zaczynają zdobywać to, bo jest gonitwa za puentą, najłatwiejsze żarty o penisach, o waginach i tego typu rzeczy wchodzą najmocniej, więc one są eksploatowane i niestety niektórzy stand-uperzy wchodzą w taką ścieżkę, która zgubiła kabaret, czyli w najprostsze, najbardziej wytarte schematy i one są eksplorowane, więc obawiam się, że tego będzie się więcej pojawiało, bo młodzi będą widzieć, o to działa, my też to robimy i będą napierdzielać, ale to będzie trwało przez jakieś moim zdaniem jeszcze 3 do 5 lat i wtedy scena się zacznie różnicować. Wtedy się scena, zrobi się tylu komików, że zrobi się ferment, że będą potrzebni pojawiać się komicy alternatywni, one-linerowcy, będziesz miał bardzo zróżnicowane środowisko. I scena będzie oczywiście rósł bardzo mocno, bo ludzie kochają indywidualności, więc tak jak wiesz, masz zespół, ale zawsze masz solistę z tego zespołu, zawsze ludzie, więc jakby jest naturalne, że ludzie będą za stand-upem napierdzielać, ale jeszcze za dobry stand-up będziemy musieli poczekać, na dobry stand-up będziemy musieli poczekać 5 lat, niestety. I młodzi, błagam, nie idźcie w najprostsze żarty o penisach, masturbacji i waginach, bo to zniszczy nas wszystkich i was, i naszą scenę, bo to się z kabaretami stało. Kurwa, proszę nie. Dziękuję. Apel. Najlepsza publiczność to taka, która... Najlepsza publiczność to taka, która jest inteligentna, trzeźwa, krytyczna i chce się śmiać. Że to są inteligentni ludzie, którzy kumają, wyczują, jak walisz tak, tutaj będzie śmieszne, zrobię śmieszną minę i to już jest śmieszne. Jest takie, kurwa, wypierdalaj, to jest gówno. Nie masz żadnej treści, nie niesiesz ze sobą nic, więc jest inteligentna, krytyczna, ale chce się śmiać. Więc jeżeli coś jest fajnego i naprawdę zobaczy coś dobrego, to doceni to i jest trzeźwa, bo nie gada debilizmów ze sceny, z publiczności, co się zdarza czasami. W polskim stand-upie brakuje mi alternatywnych komików i kobiet. Bardzo mi brakuje kobiet. Chciałbym dużo, dużo więcej kobiet widzieć na scenie. Tego mi bardzo brakuje. Stand-upowe marzenie? Jako widz, no to co przed chwilą powiedziałem, żeby zobaczyć dużo więcej alternatywnych komików eksperymentujących z formą i z treścią i z i zobaczyć dużo więcej kobiet. I marzenie takie osobiste to, że chciałbym móc występować tak robić coś fajnego, ambitnego, ale nie muszę tam biegać gdzieś po jakichś wielkich telewizjach i tak dalej. Będę miał te kilka set osób, które będą przychodziły na każdy występ mój. To jest dużo, ja wiem, że to jest dużo, nie, że kilkaset osób, co sobie wyobrażasz. Ale za kilka lat chciałbym mieć tak, że mam swoją stałę i tam będę napierdzielał ci ludzie kumają, co ja robię
I oni rozumieją, co mówię. Nie muszę tam biegać i się tam gdzieś błaźnić, ale po prostu robić swoje i być fajnym. I dla siebie czuć, że uczciwie robię to, co lubię, a nie, że idę na kompromis i beka, żeby, bo wiesz, żeby gnili ci z kabaretów i przepraszam. Nie powinienem tak mówić. Czym jest kasztaństwo? Kasztaństwo jest po polsku odpowiednikiem hack. Hack comedian, nie? Że masz najbardziej stereotypowy, taki wytarty, kasztański żart. Po prostu tak jak to, co z kabaretów się nabijamy, że żart z policjantem, baba, lekarz, najbardziej wytarty schemat. To, co mówiłem na początku. Żarty z penisa, z wagina, ujarałem się, błe. I to jest kasztaństwo. Kasztaństwo jest lenistwem intelektualnym, jest po prostu wycieraniem sobie twarzy jakimś gównem i po prostu nie robieniem niczego, co w jakiś sposób jest wyzwaniem i dla ciebie, i dla publiczności. Więc po prostu, no lenistwo, hack. Jak edukujesz, to powiedz ludziom, co to jest hack, bo ty chyba zrobisz ten program, czy nie? Co to jest hack? No to zrób, co to jest kurwa hack, to jest tak ważne. I to jest kasztaństwo. Kasztaństwo równa się hack. Stand-up to dla mnie? Forma sztuki. Moim marzeniem, a propos marzeń stand-upowych, żeby stand-up był równoważny z malarstwem, teatrem, kinem, muzyką. Żeby forma komedia stała się znowu formą sztuki, gdzie pisarze chcą współpracować z komikami, że uznają ich za ludzi, którzy ambitnie szukają czegoś, a nie za wiejskich głupków. Co kabaret z tym zrobił, że wiesz, masz biesiada kabaretowa, jednak nikt nie będzie chciał z takimi ludźmi współpracować. Ja bym chciał, żeby komedia znowu stała się formą sztuki, na którą ludzie chcą przychodzić, jest bardzo zróżnicowana i ma oczywiście debilne, będą zawsze debilne odłamy, ale ma też ambitnych twórców, którzy chcą tworzyć coś. Więc stand-up dla mnie jest formą sztuki i chciałbym, żebyśmy doszli do tego, żebyśmy sami zapracowali na tą naszą twórczością, żeby tak tym się stało. Więc to jest moje marzenie stand-upowe i tym jest dla mnie stand-up.